której ten brak stabilności, który został im zabrany, nie jest im rekompensowany. I nagle stajesz przed takim dylematem, czy moje szczęście jest ważniejsze od ich szczęścia, a może można to połączyć. I powiem ci szczerze, że to była rzecz, która mnie... Bo to, że to jest wow i że to jest ważne i że to będzie okej, i to, że czułam się kochana i przede wszystkim zaopiekowana, to ja jakby wiedziałam. Tylko to nie było w tym momencie istotne. Bo to nie jest istotne, czy tobie będzie dobrze. Istotne jest, jak będzie z dziećmi. I muszę wam powiedzieć, że Radosław po prostu absolutnie wszedł tutaj bardzo dobrze w tą sytuację, ale to właśnie też dlatego, że ta sytuacja jest, była dla niego naturalna. Znaczy, on... A pamiętasz pierwsze spotkanie? To jest tak. Ciekawe. Znaczy, jeżeli przekraczam jakąś granicę, to mów, ale pierwsze spotkanie twoich synów i Radosława... Bo ale wielokrotnie o tym mówiłam. Tak, bo ja tego nie My przesłuchaliśmy wszystkie wywiady, oprócz tego jednego. Nie, bo ja jestem ciekaw. Każdy jak było, czy on przyszedł tak, dzień dobry panowie, jestem Radosław, jestem nowym kolegą mamy. Nie. Właśnie bardzo nam zależało, żeby się spotkać na neutralnym gruncie, większa ilość osób. Czyli przyszliście do szkoły do nich. Nie. To by było dobre. Filharmonia. Chłopaki, wychodzimy, jestem Radosław. U moich przyjaciół w domu. I to było tak, że Radosław przyniósł ze sobą rękawice bromkarskie. Bo jeszcze chciał wziąć, wiesz, jakby to jeszcze, to był jeszcze ten czas, kiedy nie było wiadomo, że oni na pewno nie chcą grać w piłkę. A mój Tadeusz, teraz średni, wtedy najmłodszy, Tadeusz mówi, ale ma fajne tatuaże, bo on jest taki rockowy, wiesz, ja nie wiem, w ogóle Stanisław jest po jednej stronie, Tadeusz jest po drugiej. Czyli Stanisław to jest ten zrównoważony, tak. A ten drugi to jest ten bardziej rock'n'rollowy. Tak, i moja mama ma ogromną satysfakcję. Bo... ale co, Radek poszedł i mu zrobił tatuaż, czy nie? Nie, on Radosław tak zszedł i miał te tatuaże, się nawet mnie pytał, czy ma założyć długą koszulę na początek, żeby ich nie było widać, a ja mówię, nie, no słuchaj, no, po prostu grajmy w te karty, które mamy. Z tego, co mówisz, Radosław jest najgrzeczniejszym człowiekiem świata. Ja nie wiem, czy najgrzeczniejszym to jest jakby słowo, które to, że wie, najbardziej definiuje. Że myśli o tym, że jak pójdzie w gości... Nie w gości, jak myśli, że się spotka z dziećmi... No, to wiesz, długi rękaw. Lubej. No, to pamiętaj, że o nim świadczy, to chciałem chłopcy powiedzieć. Chłopcy mogli odbierać tatuaże jako synonim czegoś zupełnie innego. Myślę, szczególnie, że dziadek trochę indoktrynował ich na temat tatuaży. Wiesz, że marynarz albo, przepraszam, niestety kryminalista, bo takie są stereotypy. Partnerem podcastu jest producent bezalkoholowego piwa Buch.